Rok 2021 był bardzo trudnym rokiem dla branży piwowarskiej. Niestety to był trzeci z rzędu rok spadkowy pod względem ilości piwa sprzedanego na rynku. I co więcej, to był najgłębszy spadek na przestrzeni tych trzech minionych lat. Tak wielki spadek rynku mieliśmy po raz pierwszy od 10 lat. To niestety nie był tylko spadek wolumenowy, ale również pierwszy od 2017 roku spadek wartości całego rynku. W ciągu jednego roku rynek zmniejszył się o 1 000 000 hektolitrów. Jeżeli spojrzymy na ostatnie 3 lata, to w 2021 roku mieliśmy o 5 milionów hektolitrów mniej piwa na rynku niż w 2018. To jest 1 miliard butelek mniej sprzedanego piwa. Ten spadek jest naprawdę bardzo dotkliwy. Tym segmentem, który ciągnie rynek w dół i w największym stopniu przyczynia się do spadku i wartości wolumenu, to są piwa alkoholowe, tak zwane alkoholowe lagery. One stanowią ponad 80% całego rynku piwa, natomiast jest to ten segment, który rzeczywiście boryka się z największymi, najgłębszymi spadkami. Wewnątrz tego segmentu, segmentem, który spada jeszcze mocniej i ta dynamika jest jeszcze bardziej negatywna, jest segment lagerów alkoholowych mocnych, które spadają już historycznie od paru ładnych lat dużo głębiej niż te lagery klasyczne. Natomiast na drugim biegunie piwa tej kategorii, tam gdzie dynamiki są wzrostowe i to bardzo, bardzo znaczące, są piwa bezalkoholowe. Tutaj mamy do czynienia cały czas z pozytywnymi trendami na rynku, z pozytywnym odbiorem konsumentów, pojawiają się coraz większej liczby nowości. No i dzięki temu to jest ten segment i to jest ta część całej dużej kategorii piwa, która generuje wzrosty. Jesteśmy w sytuacji, w której coraz trudniej jest po prostu planować biznes, gdzie ceny różnych surowców, produktów czy komponentów wahają się niemalże z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Chociażby ceny energii, paliw. Tutaj dochodzi cały ten jeszcze kontekst sytuacji politycznej, która też w oczywisty sposób będzie wpływać nie tylko na branżę piwną, ale na całą polską gospodarkę. Także ta inflacja, która już teraz dusi polską gospodarkę, będzie dusiła również rynek piwa. Niestety to jest chyba największe wyzwanie, które stoi przed nami. Dlatego chociażby uważamy, że należy zweryfikować te podwyżki akcyzy, które zapisano na kolejne lata, bo decyzje, które wówczas podejmowano, były to decyzje podejmowane w innych warunkach. A teraz widzimy, że sytuacja się diametralnie zmieniła na gorsze. Należy to uwzględnić, bo w przeciwnym razie po prostu rynek czeka dalszy spadek.